A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Atom RPG. Ostatnio był tutaj konflikt pomiędzy bandytami w fabryce, ale już się wszystko wyjaśniło. O, lubię takie obiekty właśnie, jak nam tutaj przesłaniają obraz. Znaczy nie jakoś bardzo, żeby mi przesłaniał i sprawiał problemy, ale podoba mi się to. W każdym razie, skoro już tutaj sytuacja wyjaśniona i do tej 15, no to jeszcze tutaj 3 godziny. No właśnie, jak tutaj zagospodarować sobie ten czas, żeby nie czekać po prostu, bo ja nie lubię w tej gierce czekać. Niby ten czas nie ma znaczenia, ale ja jednak nie chcę, tak wiecie, założyć sobie nogi na nogę i po prostu przeczekiwać, bo jest oczywiście taka opcja w tej grze jak odpoczynek, można by przeczekać sobie 3 godziny w tym miejscu na przykład, nie? Ale nope, musimy to jakoś sprytnie zagospodarować i tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy zajechać, wrócić do tego dudniącego lasu, bo tam widziałem, że bardzo wam zależy na tym, o, odstawienie mi wpadło, że bardzo wam zależy na tym, żebyśmy no jednak przeszli na drugą stronę tej tajemniczej przepaści. No słuchajcie, odstawienie mam. Odstawienie, uzależnienie, aha, to tutaj nie jest pokazane tutaj, ale ja widzę, znaczy może wy też tutaj teraz powinniście widzieć, bo obraz z kamerki nie powinien zasłaniać. Odstawienie, czyli staty spadły. Spadła siła, spadła tutaj, widzę, zwinność, tak, intelekt, wszystko tutaj spadło. Znaczy też po części dlatego, że mamy te doły, tak, po skrętach, ale w tym momencie, jeżeli mamy odstawienie, to mogę sobie zażyć apomorfinę w końcu. Zobaczcie. Cyk. I w tym momencie zostałem wyleczony z nałogu. Zostałem wyleczony z nałogu i jeżeli przestaną działać efekty tych skrętów negatywne, to już staty wrócą do normy, wszystko będzie w porządku. O, i bardzo dobrze, udało się. Mam nadzieję, że tej pierwszej pomocy wystarczy. Teraz troszeczkę tutaj też nie mamy setki, tylko spadła, no bo to skupienie, intelekt też tutaj zostało obniżone. Dobra, czyli tak, dudniący las z powrotem, tak? Bo gdzie ty tam naokoło jakoś, znaczy może nie naokoło, ale czasami ten samochód takie dziwne skróty sobie wybiera. Głodny się robię, ale to spokojnie. Tędy jedziemy. O, już taki bardzo głodny. No to sobie jeszcze zjemy mięsko, no bo te skręty przestają działać i wiemy, że automatycznie głód jest narzucany szybciej. Przepraszam bardzo, gdzie jest moje ognisko? Tutaj. No dobra, to jakieś mięsko smażymy, tak? Żeby to... żeby więcej expa dostać. Przygotuj. Wszyscy zdrowi byli, więc nie musiałem nic regenerować tutaj. No i bardzo dobrze, czyli rozpoczynamy podróż. Aha, no to czyli skręty przestały działać, skoro się taki głodny nagle zrobiłem i możemy sobie zobaczyć, w tym momencie tak jest, nie ma żadnych negatywnych efektów. Staty wróciły do normy, siła plus 1, no bo z hełmu, dlatego tutaj ta 6 jest. Wszystko się zgadza. No i teraz widać pierwsza pomoc, setka. Tak kusi mnie jeszcze cały czas, żeby więcej punktów tu władować na wszelki wypadek. No ale to... W sumie jestem bogaty, mogę zawsze jakąś apomorfinę sobie kupić też, nie? Taką na czarną godzinę, gdyby jednak coś tam się... Ups, dziwnego... Co ten samochód to robił? Coś dziwnego się stało, nie? Tutaj pomiędzy tymi drzewami jakoś będziemy sobie jechać... Jakieś takie dziwne trasy czasami ten samochód wybiera. Nieważne. W każdym razie... odkryłeś przedwojenną bazę napraw technicznych, w której osiadł gang bandytów. Czy chcesz dostać się do obiektu i rozpocząć walkę? Dafuk? No chcę, no. Chcę, bo to jakieś takie szczególne wydarzenie. Julbars... ze swoją sztuką przetrwania musiał tutaj... Ej, Julbars. Ty sobie za dużo pozwalasz chyba. Weź ty może jakoś tak bardziej obronnie do tego podejść. Baza bandytów. Dobra, żebym ja tutaj widział tych bandytów. Tutaj jest jakiś. Poza tym żadnego tutaj nigdzie w pobliżu nie widzę. Tam coś jest. A nie, tutaj są jeszcze, Jesus, dobra. No jest troszeczkę tych bandytów. Ten ma długo lufówkę, ten jakąś taką krótszą, chyba pistolet maszynowy, będzie musiał podejść. No dobra, zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Seria, chyba nie trafię w Julbarsa, mamy 99% tutaj. Uwaga, jedziemy.
Tak jest, tego mam z głowy. Julbars się wycofa. Mam nadzieję, że zdąży się wycofać, zanim podejdą temu, w ogóle co się dzieje, zanim podejdą i zaczną tutaj w niego strzelać. Okej. Fajnie by było się jakoś tak delikatnie przestawić, myślę. Na przykład jakby Fidel utrzymał pozycję tu. Hexogen też zrobił kroczek do przodu. Utrzymał pozycję tu. A ja bym sobie stanął tu. No dobrze, tam go gdzieś wypatrzył. Dobra, on tutaj podchodzi, nie sięgnął Julbarsa. Za krótka broń. Dobra, Julbars zaraz się wycofał. O, tutaj ładnie, Fidel też pociągnął. Pociągnął z pocisku, tak? 23%, za mało. No tutaj myślę, że... A, chociaż nie, dobra. Wycelowany, tak? Wycelowany w oczy. Bum, nie ma główki. Czekamy na następnego, tak? No taka jakaś prosta walka tu się trafiła nam. Przynajmniej na to wygląda. Mam nadzieję, że mnie tutaj gdzieś nie zachodzą. No, dobrze, dobrze. Bandyta 2, punkty obrażeń. Znaczy nie, więcej, bo to jakoś 6, 3, 2, bo on tym rozpryskiem uderza. To było to, bo nie zwróciłem uwagi teraz. Chyba tak. Dobra, Julbars. Julbars jak to Julbars. Julbars jak to Julbars. Nie chcę, żeby mi tutaj w niego strzelali. Niech on się gdzieś tutaj schowa. Ja sobie z wycelowanego walnę w oczy. 22 punkty obrażeń. Jeszcze nawet mógłbym, ale nie sięgnę, nie? Nie, nie sięgnę. Tym skorpionem zapodać krótką serię. Nie szkodzi, że nie sięgnę, bo Fidel sięgnie i Hexogen sięgnie. No, tam jeden ucieka, gdzieś się chowa. No, tu chyba więcej coś jest, bo był... Bo był ruch dla kogoś tam. O, trafił w Julbarsa. Niby ma niewielki rozrzut teraz nową bronią, ale coś tam potrafi jeszcze zahaczać tak niefortunnie dla nas. Dobra, celowany w oczy. To wystarczyło. Myślicie, że ten będzie chciał tu podejść gdzieś do mnie? Może poczekajmy. Ta, wysunął się tu i teraz będziemy mogli... Coś tu jeszcze ma gdzieś ruch chyba. A, tam gdzieś coś. A tutaj ktoś idzie. Dobra, a tego sięgnę skorpionem? Jakby co? Krótka seria, sięgnę. No dobra, czyli najpierw powiedzmy krótka seria w tego ze skorpiona. Okej, prawie martwy. I dołożę jeszcze w tamtego, bo chyba... A nie, on jest zdrowy. No to nie, no to tutaj tego by trzeba było chyba dobić. Tak mi się wydaje jednak, scelowanego. Okej. Aha, ten znowu ucieka, ale pewnie zaraz wyjdzie. Tutaj jeszcze jakiś idzie i dużo ich jest. Dużo ich jest. Trzeba będzie skaner odpalić i ominąć jakieś zwłoki znowu, tak? Dobra, poczekajmy. Niech oni sobie tu wyjdą. Fidel. Fidel coś takie niewielkie te obrażenia robi. Chyba jednak mu zmienię tę broń. Chociaż nie no, wyglądała dobrze, ale... no dobra, mniejsza z tym. Tutaj na pewno celowany. Okej, mamy go z głowy. I co, ten się schowa? Poczekajmy. O, teraz ładnie walnął, ale to krytykiem, nie? Celowany w oczy. 347 punktów doświadczenia za łatwą walkę. Takie przeładowanie w tym samym momencie. Normalnie takie dziwne cuda tutaj. Dobra, czyli tak. Przeładowanie... Ja tutaj zaraz wszystko przeładuję. Weźmy sobie skaner może od razu i zacznę omijać zwłoki umiejętnie, tak jak ja to umiem robić. Dobra. No to zobaczmy. Okej. Pociski. O, te pociski są dla mnie ważne. A, no dużo tego sprzętu. Kto ma to niby nosić wszystko? No to mam wszystko tu gdzieś zebrać? No dobra, jakoś trzeba próbować. Patelnia. No dobra, bierzemy to. 78 już, kurde. No ale dobra, mamy samochód blisko, będziemy zaraz ładować do bagażnika, nie?
O, dobra, są jakieś pociski dla Fidela. Co to jest dla Fidela? Granat zapalający, wygląda nieprzyjemnie i śmierdzi mieszaniną palnych chemikaliów. To cudeńko domowej roboty powoduje bolesne obrażenia i może uratować ci tyłek w trudnej sytuacji. Mizerna jakość wykonania napawa obawą, że może sam wybuchnąć w rękach w nieoczekiwanym momencie. Nigdy nie można mieć pewności co do materiałów wybuchowych domowej roboty. Coś w tym jest, nie? Obrzyn. No dobra, obrzyn w ogóle obrażenia. 10, 18. 85. Dobra, tutaj przeszukałem. O. To fajne dla mnie. Jakiś steampaczek się trafił. 93, 99. Dźwigam to wszystko, nie mogę biegać. Idę do bagażnika. Jestem przeciążony. Chodź, Julbars. Mhm. No to bagażnik. Ja tu zaraz wszystko podkładam. Czyli tak, to... Pieńki. To ciężkie. Tutaj jakiś granat odłamkowy. Butelka. Aha, to jeszcze po tych bandytach przecież tutaj mamy różne dziwne rzeczy. Dobra, trzeba to wszystko podkładać. I nie, to jest mój skorpion, tak? Mięsko jakieś... Z tych pocisków w tej chwili nikt nie korzysta, ale kurde... Jakby Fidelowi się amunicja kończyła, to damy mu tę strzelbę myśliwską, może nie zardzewiałą, ale jakąś tam i będzie sobie korzystał z tych pocisków. Puszkowane mięso zostawimy. A tutaj trzeba to wszystko zostawić. Lina, no lina będzie nam potrzebna do... Jeżeli tam na drugą stronę tej przepaści będę chciał przejść. Ej, tu jest jakaś zmodyfikowana strzelba myśliwska. Zmodyfikowana. Zwiększa szansę. Aha, bo tej krytyk dochodzi. Dobra, to jakby się Fidelowi skończyła ta amunicja do jego obecnej broni, niech on ma to pod ręką i w takim razie, no dobra, dam mu jeszcze tę amunicję. Tylko, że on wtedy będzie więcej dźwigał, ale on nie ma z tym wielkich problemów, więc niech on to lepiej ma. Ma jeszcze 16 pocisków niby i 10, no nie, no trochę ma tych pocisków, ale wiecie, różne rzeczy się mogą dziać. To zostawmy. Aha, bo z tego nie korzystam na razie. To zostawiamy. Mięsko przy sobie mam. Korzystamy z tych pocisków i z tych pocisków do skorpiona. To jest jeszcze dużo ich. No dobra. Odciążyłem się troszeczkę. Możemy przeszukiwać dalej zwłoki bandytów. Traktory takie stare, fajne, co? Co my tu mamy jeszcze? Pociski dla Fidela. No dobra, jakieś tu są wciąż. Kondensowane mleko. To na pewno. Bierzemy sobie jakieś ruble, hełmofony. Dobra, tu ich więcej było. Amunicja, patelnia. Więcej mleka kondensowanego. No to jest dobre. To jest dobre, zwłaszcza, że długo trwa ten efekt do tej witalności, nie? Dobra, jest steampaczek, papiery. Okej, pozwólcie, że się rozładuje, zanim zaczniemy tutaj dalej. Znaczy, zanim może nie zaczniemy, tylko będziemy kontynuować przeszukiwanie tych okolic. Może coś tu jeszcze ciekawego się uda znaleźć w dużej liczbie. Kask hokejowy w ogóle. Okej. Dobra, tutaj amunicję wyjmowałem, papierosy zbieramy, wiemy, że mogą się przydawać, nie? Palenie szkodzi zdrowiu, pamiętajcie. Dobra. Tutaj. To wszystko przekładamy. Jak ja się tego wszystkiego pozbędę? Musimy więcej karawan spotykać. Ponoć szansa na przetrwanie wysoka zwiększa szansę na znalezienie karawan. Coś tam kiedyś w necie znalazłem, takie informacje w ciekawostkach, ale to, czy to prawda? Wiecie, w internecie można wszystko znaleźć. Dobra, zobaczmy sobie ten domek. Co to tu jest? Czy tutaj coś jest? To jest jakiś złom pewnie. No ta, no złom, niech sobie będzie. Ursusy to chyba nie są, co? Traktory. No dobra, patrzcie tu uważnie, bo ja to lubię omijać. O, tego nie pomijam. Co to jest? Jakieś kable czy taśma? Taśma izolacyjna.
Tutaj w ogóle jest pieniek, widzę. Wo, 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 co my tu mamy? O, amunicja fidelowa, bardzo dobrze. Rękawica z kolcami, skórzana rękawica z nitami i kolcami. Według standardów walki to nie jest bardzo uczciwe, ale bardzo praktyczne. Szansa na ogłuszenie i zignorowanie pancerza. No, niezłe rzeczy. Więcej amunicji fidelowej tutaj, tutaj. Narzekałem na nią, to mi ją dają, tak? No dobra, weź wszystko. Pieniek trzeba zabrać. No dobra, zobaczmy tu. Wszystko pootwierane, widzę. Nie no, chyba przestanę narzekać na amunicję fidelową. I na kondensowane mleko to na pewno nie będę narzekał. Wszystko, amunicję powyjmowałem tutaj. Już jest 71 u dźwigu. Jeszcze jeden pieniek, widzę. Wezmę go od razu. A tutaj? No tutaj dużo rzeczy, w tym sól. Ej, no fajne miejsce się udało znaleźć. Ale to jakieś takie jednorazowe wydarzenie. Pewnie specjalne jest perfuma. Perfuma triple. No dobrze. To trzeba by zabrać. Damy tutaj do Fidela, nie? Jeszcze tam w bagażniku miałem. No właśnie, trzeba będzie do Fidela przełożyć. Perfumy i skręty. Dobra, weź wszystko. Tutaj coś ciekawego. Steam paczek, amunicja. O, tak sympatycznie. A tu jeszcze. Jakaś taka przybudówka. No i coś jest. Szklanka, tam coś na dole. Co to jest? Aha, pusta butelka. To naprawdę była pusta butelka? Papier toaletowy. Jest jakaś skrzynia. Tutaj to mi wygląda na stare papiery, takie gazety. Tak, stare papiery, a w tym? To w ogóle wszystko pootwierane. Dużo kondensowanego mleka na tej lokacji. Nawet jakiś tam... Rad Zero wpadł. Okej. Czy coś tu gdzieś jeszcze? Tam są papiery, widzę też butelkę. Ale łupów. Również takich właśnie do kraftu. No dobra. Chyba tyle, co? Tutaj już są te zwłoki. Tutaj samochód, to przeszukałem. Tutaj był ten wielki budynek, to przeszukałem. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Skaner tutaj nic więcej nie wykazuje. Jeszcze tak zobaczę, czy jakiegoś kamulca nie ma ze skrytką, ale nic takiego się nie rzuca w oczy. Nie, no to chyba wsio. Tylko jeszcze tak, rozładujemy się przy samochodzie. Może tak, wezmę sobie mojego skorpiona pod rękę. No to taki początek odcinka mamy, fajny. Otwieramy bagażnik i ogarniamy się. Rad Zero. A w ogóle te Rad Zero... Aha, mamy dwa, dobra. Bo ja tam znalazłem w tym tunelu śmierci to, co łykałem, nie? Jeżeli chodzi o Rad Zero. Tutaj papieros, bardzo dobrze. Tutaj puszka do kraftu, jakaś rękawica, butelki, wszystko trzeba przekładać. Szkoda, że nie można jakoś zaznaczyć obszaru, nie? I przełożyć wielu przedmiotów wskazanych naraz. Chociaż pewnie jest jakiś skrót. Kurde, żeby cały stack od razu mi przeskoczył, ale może nie. Może nie ma czegoś takiego. Dobra, i tak jak mówiłem, póki pamiętam, dajmy Fidelowi perfumy. Mieliśmy gdzieś jakieś perfumy jeszcze, prawda? Na pewno skręty dwa możemy mu dać. O, jest. No i bardzo fajnie. Wszystko? Chyba wszystko, nie? Chyba nic nie ominąłem. No to tacy bandyci właśnie. Uruchom silnik i rozpocznij podróż.
Kontynuujemy główny cel naszej wędrówki tutaj, nie? No, musiał to drzewo ominąć. Mógł wjechać w drzewo przecież. Okej. I tu mieliśmy takie przejście. Aha, linę mam, tak? Moment, moment. Linę musimy mieć. Nie mam. Fidel ma linę? Nie ma. Wracamy się, panowie. Liny potrzebujemy tam. Mhm. Otwórz bagażnik. Musiałem ją przełożyć. Fidel powinien mieć najlepiej z dwie sztuki. Może z jedną wezmę teraz, bo nie wiem, czy to będzie można tam... Chociaż można ją było odwiązać, nie? Chyba... Chyba ją można było odwiązać, to może bez przesady. Jedna zostanie u Fidela, później mu oddamy i będzie dobrze. Odejdź. Ale ja wolę tę lepszą broń mieć przy sobie. Wiecie, może te owadzie monstra zmutowane tam się jakoś znowu powykluwały z jajek. Chociaż ja tam zniszczyłem wszystkie te jajka, kokony, czy co to tam było. Ale kto wie, co tam się w ścianach jeszcze czaiło. Lepiej być przygotowanym. Mhm. Tutaj, tak? Dobra, zobaczmy. Tutaj po drodze. Nie, są zwłoki. Ta. Nie zdążyły zniknąć. Mhm. No tutaj naprawdę ten dudniący las to jest ciekawa lokacja. Ten idol, no nie? Tutaj zdobyliśmy też to serum zwiększające punkt umiejętności, tam zdolności właściwie, znaczy no, statystykę, cech. No tutaj mamy to. Dobra, rzucanie, tak? 20 punktów mamy. Nie wiem, dwa ciasteczka wezmę na razie. Podniosę sobie zwinność. Rzucanie 24. Pewnie za mało. Przywiąż linę do stalagmitu. Rzucanie, porażka. 25. Nope. 30. Szacujesz przybliżoną odległość i ważysz linę w dłoniach. Nie przy pierwszej próbie, ale jednak udaje ci się zarzucić drugi koniec liny zawiązany pętlą na sąsiedni stalagmit. No i bardzo dobrze, przejdź na drugą stronę. Sprawdzasz linę pod kątem wytrzymałości i trochę uspokajając nerwy, zaczynasz szybko przebierać się na drugą stronę. Zręcznie pracując rękami i nogami, wkrótce znajdujesz się po przeciwnej stronie przepaści. Świetnie. Wszyscy przeszli, nie? Julbars tam nawet jakoś, nie wiem jak on to zrobił, ale... Dobra, weźmiemy sobie skaner na pewno znowu. No i już tutaj sobie przeszukamy to miejsce. A mogę odwiązać linę? Jakby co? Nie mogę tutaj. No to jednak nie można odwiązać liny. Może po drugiej stronie tylko można odwiązać linę. Ale nie chcielibyśmy, bo tutaj jest wyjście. Już je zlokalizowałem ostatnio, jak sobie mapką tutaj jakoś, znaczy tym obszarem przejeżdżałem. Tutaj gdzieś można iść. O, coś jest. Coś jest. Coś jest. Poza tym w tej odnodze nic więcej. 11 punktów doświadczenia za znalezienie schowka. Wenus paleolityczna. Mała figurka kobiety wygląda jakby pochodziła z innego czasu. Nawet w dzisiejszych, niewyedukowanych czasach znalazłby się na pewno ktoś, kto dałby za nią kupę forsy. Wenus paleolityczna. Kamienne narzędzie. Ludzie używali narzędzi kamiennych już w starożytności. Z powodu braku odpowiednich zasobów są czasami używane w naszych czasach.
naszych czasach, akcent logiczny, zwiększa obrażenia zadawane potworom z zimnych głębin kosmosu o 30 punktów. Tak jak były w Falloutie te Vanamingo, nie? Czy jak one tam się nazywały, takie... no dobra, takie coś... A, żeby tego nie sprzedać czasami, to jest taki przedmiot, ciekawostka, może się gdzieś przyda. No dobra. Taka sugestia, może jakby kosmici mieli mieć coś wspólnego ze starożytnymi ludami. Może jakiś szkielet Danikena tutaj znajdziemy albo coś, nie? Kto wie? Wow, te rysunki wyglądają starożytnie, naprawdę starożytnie. To prawdziwe odkrycie archeologiczne. Osiągnięcie wpadło w ogóle. 110 punktów doświadczenia. No dobra, trochę ekspa wpadło. Za znalezienie schowka, za odkrycie w ogóle tego miejsca. Jakieś przedmioty. Wenus i narzędzie. No i chyba nic nie wymyślę. Zobaczmy, gdzie prowadzi tutaj to wyjście. Tylko ja na wszelki wypadek się przygotuję. Może jacyś kosmici tam będą, tak? Ja się przygotuję i... I teraz możemy wychodzić. Dobra. Kosmitów nie widzę. Przynajmniej na razie. Schowka żadnego też nie wyczuwam. Dobra, powiedzmy, że... Jeszcze wezmę ten skaner. Nope. Nie, to jest taki mały obszar tylko po to, żeby wyjść. A są grzyby, dobra. Grzyby bierzemy. No dobra, no to są grzyby w takim razie. Okej. Kamienne narzędzie i Wenus paleolityczna. A, zobaczymy, gdzie ja tu w ogóle wyjdę. Wiecie, samochód zostawiłem, nie? Tak trochę smutek. Aha. Wiecie co, idziemy z buta do tego miejsca. Może spotkamy tych bandytów, których załatwienie zlecił nam ten komendant, czy tam komisarz z Krasnoznamiennego. Gdzieś w okolicy dudniącego lasu mieli być, nie? Więc możemy się tutaj troszeczkę pokręcić, teoretycznie. No, jak tam w ogóle czas? 16:17? To już tak dużo minęło? No dobra. Studniący raz. Dobra, idziemy. Kurde, fajnie by było znaleźć tych bandytów, no ale... No zaraz coś pokombinuję może. Tylko pytanie, jaka jest szansa, że my ich spotkamy, bo żeby to była gwarancja, no to... Znaczy tak, na pewno, póki pamiętam, skoro jednak tę linę jedną straciliśmy, to ja bym Fidelowi dał, tak żeby miał zawsze dwie. To zostawiamy, żebym tego nie sprzedał przez przypadek. Uruchom silnik i rozpocznij podróż. Okolice dudniącego lasu, tak? No dobra, spróbujmy jeszcze. Może trafię na tych bandytów, których mieliśmy załatwić. Tylko tak, musiałbym... Zostawimy na razie samochód w tym miejscu. Po prostu się pokręcę bez niego, żeby nie marnować paliwa. Aha, to on mi zaliczył, to okej.
No dobra, pochodzimy w okolicy dudniącego lasu. Zobaczymy, jakieś wydarzenie. O, trafiasz na gang, którego kazał ci się pozbyć komendant milicji krasnoznamionnego. Atakujemy. No i to będzie z głowy. Co to za obszary jakieś takie błotne. W ogóle to nie widzę tych bandytów. No dobra, idą tutaj. Celowany. 99 oczy. Niespodzianka! Taki surprise, widzicie. Dobra. O, muszę się uleczyć. Co on tam ma? Jakiś toporek? Łopanie. Heksogen go wyjaśnił. Dobra, poczekajmy. No, jaki zasięg, co? O, sorry, gościu. Krytyczne obrażenia oczu. Ej, ale on przeżył w ogóle. Przeleję dzisiaj trochę krwi, no chyba swojej. No, ten jeszcze, nope. Też dostał w oczy. Kolejny idzie. No tak idą. O, ten wstał. Nic mi nie jest, mówi, nie? No, to trzeba poprawić. A się schował za drzewem i nie chce wyjść. Wyjdzie. No, to cwaniak. Dobra. Jeżeli góra nie chce przyjść, znaczy... No. Dobra, wiadomo o co chodzi. Może jakoś tu? No ty. Dzień dobry. Może skorpion? Krótka seria? No, przewracaj się. Cyk. Tam w tej truciźnie akurat musiał stanąć. Jeszcze jakiś jest gdzieś. Tam siedzi. Okej. To ilu tych bandytów tu jest? O, idzie. Skorpion nie sięga. Nie sięga. No to podejdę. Jeszcze raz. Ej, no co żyje? Idzie z gołymi rękami, coś tam się leczy. No dobra. No w truciźnie stanął. Fajny ten skorpion, co? Przeładuj. No dobra. Zobaczmy. Pancerze, takie różne rzeczy, hełm lotniczy. Mógłby mieć jet z Fallouta 2 i hełm lotniczy. Taki żarcik, kosmonaucik. Dobra. No, żeby tylko w tę trutkę jakoś tutaj nie wyjść. Nie wszedłem w trutkę? Mogłem maskę przeciwgazową założyć i wtedy tam w to wejść. Steam paczek, stymulant. Dobrze, dobrze. Łom. No, tacy ci bandyci. O, to szefo bandytów, tak? Jego głowę mamy. O, miał mleko kondensowane. No okej, okay, no to właśnie tacy bandyci byli. A co my tu mamy? No, trzeba by sprawdzić ten domek, co? Może jakaś ta lokacja jest wyjątkowa z tymi bandytami? Wezmę sobie skaner. Wezmę sobie skaner. Żeby nie ominąć jakichś zwłok i później nie robić tytułu odcinka, że zwłoki ominąłem. Może się jeszcze tu gdzieś przejdę? Jakieś skrytki może gdzieś? Patrzcie, tu jest taki wóz jakiś rozwalony. Pewnie ci bandyci tutaj napadali. Może na karawaniarzy. Chociaż ci karawaniarze to raczej jeżdżą samochodami, a nie jakimiś takimi wozami drewnianymi. Musimy spotkać w ogóle karawaniarzy, bo musimy załatwić transport samochodu dla Kowalewa, nie?
więc przydałoby się jakieś karawany spotykać. W ogóle Fidel poziom otrzymał. Co wy na to? Myślicie, że zasłużył sobie, żeby mu rozdać punkty? Będzie żaby słychać? Nie, czasami przy tych stawach słychać żaby, nie? Nie, tu nic nie ma, tutaj w ogóle... Aha, myślałem, że tu w ogóle wejść nie można. Nie, tutaj tylko ci bandyci najwyraźniej byli. Ciekawe, czy woda jakaś w tym jest jeszcze. O, tu jeszcze coś jest. Dobra, powiedzmy, że podejdę sprawdzić. Zobaczmy, czy się nie zatrułem. Nope, wszystko w porządku. Wiecie, tam wcześniej, czy się nie zatrułem. Tu cegły, ale nie mogę ich podnosić. To jest smutne w tej grze. Nie, tu nic nie ma. Dobra, zawijamy się stąd. Tu po prostu byli bandyci. Wracamy do samochodu, jedziemy do Krasnoznamiennego. I w ogóle ten czerwony wojownik trzeba to będzie ogarnąć. Ale najpierw Krasnoznamionny. Bo znowu tam pewnie w nocy dotrę, co? Mhm. Bagażnik. Kiedy kraftujemy? To zostawiamy. Głowę bandyty to będę miał przy sobie. Tutaj. To. Papierów coraz więcej. Papierosy, bardzo dobrze. Musimy mieć dużo papierosów. Jak znajdziemy jakiegoś mieszkańca z fajną bronią albo zbroją, coś tam, to go poczęstujemy znowu. Damy mu kilkadziesiąt papierosów, padnie i zajumamy wszystko. Dobra, uruchom silnik i rozpocznij podróż. Przez Fogielewkę jedziemy tutaj? Jak to jest w ogóle? Nope, jakoś tędy by trzeba było, tu jest droga w ogóle. A, to nie, no w sumie można przez Fogielewkę. Nie, no gdzie on tam chciał jechać? Jakoś dziwacznie. Dobra, i teraz chciałbym się wbić na tę drogę i do Krasnoznamiennego. Już późno jest w sumie. Krawędziarze. Dobrze. Znowu trafię w nocy tam pewnie do tego Krasnoznamiennego. Co pech, to pech. Jak pech, to pech. Aha, no właśnie. Transport dla Kowalewa. Zaraz zobaczymy, czy będzie taka opcja. Najpierw to trzeba od niego wyciągnąć dużo kasy, widzę. Chwila. Ja nie wiem, czy... O kurde, panie. Heksogen. Jaki tu jest stosunek handlowy? Niezły, jak na karawaniarza. Momencik. Ohoho, jest taka opcja. Dobra, zaraz będziemy sprawdzać. Tylko najpierw tak. Jakieś droższe rzeczy musimy dać Heksogenowi. I nie tylko Heksogenowi, bo on już tam miejsca nie ma za bardzo. Jakieś cięższe, droższe... O, trochę się przeciążyłem, ale dobra, jakoś to tam dotaszczę. Ale takie, o, na przykład te obrzyny może... To jest pewnie dosyć drogie. Może jakąś pepeszę sobie zostawię, może będę korzystać kiedyś. Jeden skorpion jest, no to drugiego się pozbędę. Takie droższe rzeczy. Dobra, doszczymy to. A ja się ruszyć? Nie mogę. Dobra, chyba przegiąłem. Fidel, ty się możesz tu ruszyć? Nie, on też nie może tyle tego wziąć. Dobra, jakoś się podzielimy. Dam mu 8 sztuk. O! Okej. Okay. Dobra, 2900.
Ej, może to ten pancerz bym wziął. Jest taniej tutaj niż tam. O co to w ogóle za kunai? Dobry nóż do rzucania. To jest kunai dla ninja taki. Zrównoważony i wygodny. Ten nóż jest idealny do rzucania. Szansa na krytyk, zignorowanie pancerza. Ej, weźmy tę zbrojkę też. Ja sam bym ją nosił. Też nie, tu jest minus jeden do zwinności. Aha, no to mógłbym, bo to jest to... Bo mamy plus jeden, nie stracę punktu akcji, także może być, no. To będę mógł nosić. Bierzemy to. Zobaczmy dalej. Tytoń bym wziął. No i taka karawana mi się podoba, a nie takie, co tam wcześniej były jakieś. To bym wziął. No to też bym wziął. Teraz jakąś amunicję dla Fidela. O, ciasteczko. Amunicję dla Fidela. Tutaj dla mnie, tutaj. No to też wezmę. Mleko, nope. Zobaczcie, czy tutaj wszystko, czego potrzebuję. Marchewka. No chyba wsio, nie? I teraz tak. Na pewno tych droższych rzeczy byśmy się chcieli pozbywać. Patrzcie, na przykład te obrzyny. To na pewno. To już jest 5000. No jednak te pancerze ciężkie. No przegiąłem tutaj z tym sprzętem. No ale dobra. Powiedzmy, że jednak... Tak chyba te rzeczy może. 6. Oddajmy to. 7. 7800. 8400. 8400. Co my tutaj takiego mamy? No dajmy mu to takie pojedyncze. Jakieś. Dajmy mu patelnię. 500. Dobra, jest ok, nie? 8. Ale jakaś zbrojka fajna. Procek tutaj. Kasiorka. Na pewno nic tutaj. Znaczy wszystko dobrze. Obrzynów nie chcę. Skorpiona. Mam handel. Mam skorpiona, dobra. Taki handel. Jestem przeciążony. Chwilka. Zaraz będziemy w sprawie tego samochodu dla Kowalewa gadać, nie? Tylko tak, teraz trzeba się znowu oporządzić. W ogóle to trzeba zostawić, to zostawić, to, bo tutaj ostatnio ominąłem te rzeczy. Szklaneczkę. A szklaneczkę to mogę mieć w bagażniku też. Dobra. Ta głowa. To dla Fidela. To zostawiamy ciasteczku. Dla Fidela. To. Dobra, Fidel, zmiana planów, tego nie potrzebujemy. Dobrze jest. Dla Heksogena damy tu znowu jakieś sprzęty, takie rzadsze, żeby się ich mógł pozbywać. Na przykład to, królicza łapka. No, niech będzie jakiś pistolet, kusza. Dobra, starczy, żeby miał czym handlować. Żebyśmy nie musieli na przykład gdzieś tam w mieście chodzić do samochodu. Specjalnie. A tu jest jeszcze taśma. Wszystko jakoś dobrze ogarnięte? 20 tych pocisków, tych 25, no już jest ok. Ale niech on ma jednak tę broń przy sobie, tę drugą. Dobra. No i spróbujmy załatwić ten transport. A w ogóle ciekawe, dokąd jadą, zaraz się zapytamy. Mógłbyś odholować jeden samochód do Otradnoje ze starej fabryki? Mógłbym, ale to będzie kosztować 400 rubli. No, z barterem to mi na pewno nie wyjdzie. Cóż, poradzę, trzymaj pieniądze. Zgoda, załatwione, daję ci słowo kupca, wierzymy. Nie próbuj mnie oszukać, spoko. Czyli to jest w porządku, a czy mógłbyś mnie podwieźć, gdzie wyjedziecie? Do Krasnoznamiennego. Ale nie, no przecież żeby samochód tu mi został. Dobra, na razie. Ale bym zrobił, co? Jest jakaś jaskinia w pobliżu? Coś? Może pojemnik na śmieci? Nie ma. Nie ma.
No dobra, trzeba jechać, no. A, w ogóle tę zbrojkę trzeba przecież zamienić. Jak to tutaj wygląda? Moja nowa zbrojka. Cyk. Okej, zręczność spadła, ale to nic. Nadal mamy 9 punktów akcji. Hexogen, będziesz musiał tę zbroję sprzedać. Nie jesteś przeciążony? Nie jesteś. No, odporność na obrażenia 30 i 10 próg. Nie, nie, i 10 odporność na obrażenia tutaj głowy, tak? I tutaj progi 4 i 6, jeżeli chodzi o głowę. No, głowa ważniejsza niby. Chociaż częściej celują w korpus, ale... Jesus. O, coś tu było. A co to jest? Dobra, sprawdzimy innym razem, co to jest. O, pewnie nie zdążę. Nie, no to już będzie noc, nie? No tak, to już jest stanowczo noc. Nie szkodzi. Co zrobimy, to zrobimy. Tam sprawdzimy innym razem to miejsce. Chciałbym w końcu załatwić te sprawy w Krasnoznamiennym. Tutaj takie różne, ale nie te, które możemy załatwić za dnia, niestety. Czyli tak, na pewno musimy do komendanta zajść, bo załatwiliśmy tego bandytę. Aha, mówiliście, że jakieś butelki w koszach na śmieci zostawiłem gdzieś. Zaraz zobaczymy. Aha, no to jednak ten skaner mógłbym jeszcze wziąć. Takie, które były na koszach na śmieci gdzieś. To na pewno nie na tym. No to, a wszyscy się już zawinęli tutaj. O, tutaj chyba jakieś butelki faktycznie, coś widać. Ta, coś tu chyba jest. Zaraz podejdę, zgarnę. Są? Aha, coś faktycznie chyba jest. Nie, nie ma. Nie, nie ma tutaj. Znaczy niby są, ale to nie są takie do podnoszenia. A nie, jest. Teraz dopiero zauważył. No dobra, zgarnąłem jakąś butelkę. Tu niby, ale to... A, też jest. No dobra, jest. Trzeba bliżej podejść w ogóle. Mhm, to może tutaj też ominąłem jakąś butelkę, co? Coś tam? No, może. Głodny się robi, ale tak delikatnie. Głodny. Nic poważnego. Mhm, no są butelki. Bierzemy je. Czyli tak, zaczynamy od komendanta. A nie, zaczniemy sobie jeszcze od tego gościa. Może zmienił asortyment? Zobaczymy. Bo on to tutaj zawsze jest. Wszystko jedno, czy dzień, czy noc. On jest tu zawsze. Nie wiem, jak aptekarz. Może aptekarz też? On chyba też zawsze jest. Moglibyśmy też do niego zajść. Do aptekarza. Może jakiś steampaczek by się udało zakupić, kto wie. Nie, tutaj jest to, co miał. On ma tutaj stosunek handlowy taki. Zostawmy go. Ale mam nową zbrojkę fajną. Zobaczmy sobie. Tu jakieś butelki omijałem, myślicie? Nie, tutaj nic to chociaż. Może? Dobra, zobaczę, podejdę. Przy okazji zobaczymy tego aptekarza, czy tam siedzi. Ale coś tam na mapie odkryłem. Ciekawe. No się w ogóle nie zaznaczyło. Będziemy musieli tam podjechać kiedyś jeszcze. Jest jakaś butelka. Jest. Jak to trzeba uważnie sprawdzać, co? Panie aptekarz, czy pan masz tutaj coś dla mnie? Bierzemy apomorfinę na wszelki wypadek? Mógłbym w sumie kupić, stać mnie. Może wezmę jedną. Co to dla mnie 1000? Pozbędziemy się jakiegoś sprzętu przynajmniej. O. O, szkoda, że nam nie może czegoś fajnego jeszcze dołożyć. To bym się tej strzelby nawet pozbył, ale nie, dobra. Więc tak. W ogóle AK-47 za 3200, nie? Mimo, że stosunek handlowy tutaj taki, no taki powiedzmy średni, nie? 1230.
1230. Dobra, niech będzie. A pomorfinka niech będzie u Fidela. No chyba jej sobie nie wstrzyknie, bo niby po co. Mam nadzieję. Jako przedmiot potencjalnie użyteczny. Ale chyba bym w tę pierwszą pomoc jeszcze wrzucił sobie punkt. W ogóle dajmy poziom Fidelowi. Chociaż u siebie też mógłbym coś. Głodny jestem trochę. Ale staty mi nie spadły, nie? Na razie. Ale dobra, to może jak załatwimy sprawy głodu, to sobie rozdam, żeby mieć pewność. Ale Fidelowi na pewno karabiny i strzelby. Mhm, 138. Jeszcze dwa poziomy musi zdobyć. Joule bars. Heksogen. I ja. Mhm. Czyli tak, tutaj wszystko w porządku, tu Abraham, do komendanta teraz. Pan komendant jest tu, aha, pojemniki na śmieci jeszcze, aha, jeszcze tam, nie, jeszcze były, dobra, to zaraz będziemy sprawdzać, najpierw pan komendant. Okej. Ale gdzie to jest? O, oto głowa wściekłego Witińskiego. Ła, no popatrz, dobra robota. Oto twoja nagroda, 300 rubli. Zasłużyłeś i 36 punktów doświadczenia. No szału nie ma, no ale dobra. Tak. O, zadanie. Głowa szalonego Zabołockiego z grupy przestępczej rzeźnicy matriarchatu. Seria morderstw w pobliżu, więc no znowu dudniący las. Przecież ja tam już nie będę chodził. Nie, olać to. Olać to, nie chcę tego. Dudniący las już nie. Może później jakieś inne będzie miał dla nas, inną miejscówkę. Interesuje mnie kosz na śmieci. Czy jakieś butelki tu nie ma? Nie, tutaj nic nie było. Zobaczmy u tego gościa, chociaż on to rzadko przelosowuje asortyment, nie? Nie, tutaj... Tu jest to, co było. Ten HK-33, amunicja droga bardzo. No, bardzo droga. Ale trochę kusi, żeby... Znaczy, można by wziąć dla Fidela też. Ale dobra, na razie nie ma takiej potrzeby. Tutaj gdzieś jeszcze był pojemnik na śmieci. Chwila, chwila, tu. Ale nie, tutaj też nie widzę nic, co by wyglądało na butelkę. Interesuje mnie teraz... Interesuje mnie teraz... Aha, przecież ten samochód. Jeszcze się muszę wrócić, bo jeżeli mamy zrobić zadanie z tym świniakiem, to fajnie by było mieć ten eliksir interakcji ze zwierzętami, nie? A ja go mam w samochodzie, tak? Fajnie by było tę sprawę jeszcze załatwić w dzisiejszym odcinku. Także wracamy się. O, tutaj samochód blisko. Mhm. O, właśnie to. Przy okazji mogę zostawić to i to. Okej. No i zobaczymy teraz z tym świniakiem tam. Duszno jakoś mówi. Ale mam zbrojkę nową. Co? Fajna? Może być. Tak, no to... Izba handlowa tutaj. O, i przy okazji zagadamy z tym. Z tym urzędnikiem, który ostatnio wybory przeprowadzał. Mam nadzieję, że w nocy też tam siedzi. Może coś tam też się z nim wywiąże ciekawego.
A, no i ta spiżarnia jeszcze, moglibyśmy do niej zajść też. Ale to za chwilkę. O, tu jest ten urzędnik? Chyba tak. A zajdźmy do niego najpierw. Iwan Iwanowicz czyta teczkę z pewnymi ważnymi dokumentami. Zauważając cię, macha ręką uprzejmie. Patrzcie, kto przyszedł. Witaj, ojcze demokracji. Co cię sprowadza do naszego bunkra? Sam mnie zaprosiłeś. Pomyślałem, że wpadnę na herbatę. To prawda, jesteśmy teraz kolegami. No więc, jak się masz? Nieźle. Stopniowo wychodzę na ludzi. Dobrze to słyszeć, ale ponoć i tak już nieźle sobie radziłeś. Wybory w Otradnoje liczą się tylko dzięki tobie. Niezłe osiągnięcie. O, prawdopodobnie. Słuchaj, zastanawiam się, co robiłeś w Peregonie. Urzędnik, jakby nic się nie stało, wzrusza ramionami i macha ręką. Nic, kwestie polityczne, nic więcej. Nie pytam cię o twoje motywacje, a ty nie pytasz mnie o moje, zgoda? No dobra, może być. Porozmawiamy o tym, co ty na to. O, charyzma zadziałała, co by nie było, pytaj. Opowiedz mi o władzach lokalnych. Cała władza w Krasnoznamionnym i okolicach należy do izby handlowej. Nawet Dan to przyznaje. Szkoda tylko, że od czasu do czasu Peregon tego nie uznaje. Gdyby byli bardziej zgodni, wszyscy mielibyśmy mniej problemów. Nie wątpię. Co możesz mi powiedzieć o tym mieście? Cóż, jest zdecydowanie większy niż nasze ulubione Otradnoje. Wszędzie panuje surowa, uważna na drobiazgi, wymagająca wobec każdej jednostki społeczna władza. Ulice są w większości spokojne, obywatele śpią w nocy i pracują w ciągu dnia. Wszystko jest, jak powinno być w cywilizowanym społeczeństwie. Miło mi to słyszeć. A co wiesz o pustkowiach? Mam te same informacje co ty. Jeśli znam jakieś specjalne szczegóły, to wszystkie są drobiazgami, absolutnie nie zasługującymi na czyjąś szczególną uwagę. No dobra, a jakieś plotki? W bunkrze mamy niezręczny sekret. Nie wiem, jak do niego podejść. Widzisz, mój kolega, bardzo mądry człowiek, kupił sobie domową świnię. Robimy co w naszej mocy, by ukryć ten fakt. Jeszcze tego brakowało, aby sąsiedzi patrzyli na izbę handlową jak na schronienie dla wszelkich szaleńców. Na świnie, to? No dobra, ostatnio nie miałem już żadnej pracy dla Dana. Znajdzie się coś dla mnie? Mężczyzna dokładnie wygładza swoje przerzedzające się włosy i zbliża się do ciebie. Mam dla ciebie robotę. Udowodniłeś już, że znasz się na polityce, więc zadanie nie będzie dla ciebie nowością. Jest takie miejsce, Wąwóz Nieszczęść, a w nim Karawanseraj, gdzie zatrzymują się kupcy, którzy przewożą towary przez góry. Karawanseraj jest ważnym węzłem w regionie i wierzę, że wszyscy byśmy na tym skorzystali, gdyby oni uznali władzę Krasnoznamionnego. A jeśli się nie zgodzą, co wtedy? Wtedy pomyślimy o jakimś innym sposobie. Jednak i tak jest jasne, że tak po prostu się nie zgodzą. Nie mam na to żadnych specjalnych nadziei, ale może uda mi się przekonać ich, żeby uznali naszą władzę przynajmniej de jure, jeśli nie de facto. To dla nas zwykła praktyka, a kiedy już uznają, wtedy będziemy tańczyć dalej. Brzmi interesująco, z kim muszę tam porozmawiać? Z towarzyszem Mahmudowym, komendantem karawanseraju. Człowiek jest podejrzliwy i przebiegły, ale przypuszczam, że tacy ludzie nie są dla ciebie nowi. Dobra, zgadzam się. Gdzie mam jechać? Na początek do Fogielewki. Tam można złapać przejażdżkę do Wąwozu Nieszczęść. Wiesz, gdzie jest Fogielewka? Dobra, nieważne. Teraz i tak ci ją zaznaczę. Iwan Iwanowicz bierze twoją mapę i rysuje na niej zgrabne kółko. Tutaj jest. Cóż, jak mówią, z Bogiem. A może mogę jeszcze w czymś pomóc? Nie, no w sumie wszystko. Dostaliśmy zadanko, pogadaliśmy z nim sobie. No dobra, trzeba z tym świniakiem coś zrobić, tak? Tu jest Sablin, to wiemy, o co chodzi. Starszy mężczyzna z udręczoną miną krąży po pokoju. Zauważając cię, tupie nogą z irytacją. Znowu ty? Co tym razem? A tak przy okazji, jak się nazywasz? Mężczyzna zamiera i zabija cię długim, podejrzanym spojrzeniem. Nie spuszczając oka, odpowiada. Pawliuk, Wadim Nikodymycz. Dlaczego pytasz? Tak, to właśnie ciebie szukam. Sekretarz generalny chce z tobą porozmawiać. Poważnie?
Nie mógł wysłać kogoś znajomego? Dobra, rozumiem, porozmawiam z nim. Tak, zrób to. Aha, stoję mu na drodze, tak? Powinien wyjść. A, jeszcze z tym możemy pogadać, z tego co kojarzę w tym przypadku. Chwila. Chciałem cię o coś zapytać. Tak, o czym mówisz? Mógłbyś mocniej walić w rury? Co za prośba, żeby mi później towarzysz Pawliuk dał po głowie, bo pamiętacie, on ma migrenę, no nie, i nie lubi hałasu ogólnie. Jeżeli tutaj zrobimy jakiś hałas, to on nie będzie chciał tu wrócić, nie? Prosty człowiek musi mieć szansę czasami dokuczyć tym grubasom. Nie, nie przekonałeś mnie, przepraszam. Co powiesz na 100 rubli za taką usługę? To dobre pieniądze, dawaj. Przekazujesz pracownikowi 100 rubli, a on zaczyna walić w rurę wystającą ze ściany. Daj im popalić, proletariuszu. W ogóle eksploatacyjny wpadł nawet. Dobra, jeżeli chodzi o świnkę... tak, musimy wypić sobie najlepiej eliksir interakcji ze zwierzętami. Mam teraz taki status, on się nazywa zwierzę... O kurde, on tu idzie? Ale nie, powinien się wrócić chyba zaraz. Sekretarz generalny, chcecie widzieć. No, idź stąd. Teraz mamy coś takiego jak zwierzoluba. Tu jestem głodny, nie widać tego. To przez jakiś tam czas jest tylko, ale przez ten czas możemy gadać ze zwierzętami, nie? O! Świnia patrzy na ciebie głęboko rozumnym, prawie ludzkim spojrzeniem. Jedyną rzeczą, której brakuje, jest ta iskra, którą obserwujesz w większości swoich rozmówców. Sądząc po emocjach na szczeciniastym, różowym pysku, zwierzę nie odczuwa ani radości, ani strachu, ani nawet zaskoczenia z twojej obecności. Jest całkowicie obojętne. Śliniące się usta świni wchodzą w ruch i zaczynasz słyszeć ochrypły, zmęczony, pozbawiony emocji i bezpłciowy głos dochodzący z wnętrzności stworzenia. Zabij mnie, człowieku, proszę, zrób to teraz, dopóki właściciel nie widzi. Później nie będzie już takiej okazji. Miejmy nadzieję, że on pójdzie. Ta, jest ten hałas, dobra, jest w porządku. O, zaczekaj, odpowiesz na kilka pytań? Jak to biedne zwierzę jest zmęczone rozmową. Mów do mnie, jeśli chcesz, ale potem zabij. Skąd nasz znajomy cię wytrzasnął? Świnia wzdycha i zaczyna kopać przed nim kopytem szczelną podłogę bunkra. Zabrał mnie jako młode zwierzę z jasnego, zielonego miejsca. Tamte kopyta po raz ostatni kopały żyzne błoto, tamte szczeciniaste boki po raz ostatni ocierały się o bogate w tłuszcz boki krewnych. Na farmie powinienem był się domyślić, jak to jest żyć lepiej i bezpieczniej niż wielu ludzi. Świnia odpowiada ci pytaniem na pytanie, złośliwie chrumkając. Żelazne drzwi i ciemne światło są dobre dla ludzi? Brak ciepłego, pachnącego brudu i jedzenia przez godzinę, gdzie nie można się rozgrzać, nie pęcznieć, czy to jest dobre dla ludzi? Więc przyprowadź tu ludzi, a mnie postaw na ich miejscu. Wszystko będzie dobrze. Tak, najwyraźniej dobro człowieka jest zabójcze dla świni. Jeszcze jedno pytanie. Tęsknisz za towarzystwem innych świń? Świnia jęczy i uderza rejkiem w podłogę. Krewni, wibrujące od każdego ruchu, nasycone tłuszczem boki, mięsiste, pokryte krótką sierścią ciała, tarzające się w błocie pod gorącymi promieniami słońca. Jesteście zawsze w moim sercu. Ale z drugiej strony nikt nie nauczył świni tyle, ile właściciel nauczył mnie. Być może, gdy spotkam inne świnie, ich słowa i wartości wydałyby mi się prymitywne. Przeklęty ten bystry umysł. Masz tu prawdziwą egzystencjalną tragedię. Możesz się podzielić plotkami? Wszystko, co słyszę w tych zimnych lochach, to specyfika polityki minionych wieków ludzkości. To Lenin, to Krupska, Stalin, Beria, Chruszczow, Breżniew. Ile imion, których świnia nie potrzebuje, a plotki, które pan mi powierza, kręcą się wokół tych osób. Sprawdź miasto na górze. Czy to prawda, że szarlatan prezentuje zwłoki człowieka jako szczątki Lenina? Przejdź się po rynku. Czy kłamią, że czeka tam mężczyzna gotowy umrzeć za pomnik Lenina? Dzięki, że się podzieliłaś. Dlaczego chcesz, żebym cię zabił? Świnia powoli kręci głową, jakby ryjem
opisując półkolę, który obejmuje większość pokoju. Mój ród został stworzony, by deptać świeżą, soczystą trawę, jeździć na brzuchu w tłustym, gęstym błocie, śpiewać pieśń płodności i zadowolić swoje łono, nie myśląc o ukrytych znaczeniach w korespondencji Lenina z Nadjeżą Krupską. Ten potwór czytał ci Lenina? Proszę o więcej. Świnia hałaśliwie wydycha i mocno opada na brzuch, kładąc głowę między przednimi nogami. Marzeniem gospodarza jest wydanie książki Komentarzy do korespondencji Lenina z Nadjeżą Krupską, która która udowadniałaby, że poglądy Lenina na komunizm były podobne do poglądów gospodarza, a metody domowe, które ciągle na mnie testuje, stały się nie do zniesienia już dawno temu. W czym problem? Kontekst historyczny można naciągnąć pod każdy pomysł. Najwyraźniej irytacja, którą twój rozmówca przygotowuje do wylania, gotowała się przez wiele lat. Wydaje się, że tak. Wydaje się, że każdy demagog jest w stanie znaleźć wspólną cechę między dowolnymi dwoma pojęciami, ale nie właściciel. On jakby celowo, na złość, wybrał najbardziej monumentalnie przeciwstawne rodzaje myślenia. To idiotyzm, powiedział Heksogen, szukać w leninowskich pracach pochwały kapitalizmu. Właśnie tego szuka. Próbuje udowodnić, że Lenin nie byłby przeciwny kapitalizmowi z komunistyczną twarzą. Jak on to sobie nazywa? Synek kochany, odłóż nóż. Ta pod wieloma względami bliska mojemu rodzajowi myślenia szlachetna świnia musi żyć, aby tworzyć nowe pokolenia robotników. To nonsens, absolutnie nonsens. Po co mi ta wiedza? Dlaczego właściciel musi stawać na głowie je, aby korespondencja leninowska podtrzymywała jego własne poglądy? Nikt nie dba o to, co Ilicz by zatwierdził lub nie zatwierdził. Komunizm nie żyje, sojusz nie żyje. Rozumiesz, głupku, nic nie ma sensu. Co to za komunistyczny kapitalizm? Świnia kontynuuje swoją historię z niewypowiedzianą irytacją w głosie. Absurdalne przekonanie, że aby zachować społeczeństwo, musisz przejść do gospodarki otwartego rynku, przestać kontrolować produkcję i handel za pomocą władzy, usunąć wszelkie tajne organizacje od własnego wywiadu, izby handlowej po wszelkiego rodzaju grzybnie. Ale nadal nazywać się nawzajem towarzyszami i twierdzić, że mamy tu czysty komunizm leninowski. Mówią, że bez tego stare pokolenia nie będą nas wspierać. Poprą każdego z talerzem zupy, idioto, kretyn. Bez twojej mentalnej gimnastyki, bez absurdalnych argumentów, bez stałych odczytów korespondencji leninowskiej. Widzę, że cię tu wkurzyli. Zaraz cię dźgnę, zaczekaj. Dobra, załatwmy tę sprawę już. W ogóle mamy tę kartkę, notatka ostrzegawcza. No, co daleko jest. Zamknijcie oczy, jak nie lubicie takich widoków. Notatka ostrzegawcza. Mięsko wezmę. Okej, chyba sprawa załatwiona tutaj. Zobaczymy, czy ten koleś teraz wróci tu w ogóle. Czy wciąż jest ten hałas od rur? Nie, on tu będzie chodził, póki tamten nie skończy walić w rury, tak? Chciałbym jeszcze zajść do tej naszej spiżarni. Gdzie to było? Gdzie to było? Nie, to było gdzieś... To było... tu jest spiżarnia, ale ze spiżarni już wszystko wziąłem, ale jeszcze mieliśmy... Była ta taka kuchnia... A wiem, to było tu. Tu. Dam radę teraz to powynosić jakoś? No ja już przeciążony. Fidel, dasz radę to unieść? 81 dał radę. Dobra, wzięliśmy ryby, do bagażnika przełożę. No to mogę wziąć wszystko. I jeszcze tutaj puchy. Dobra, zgarnęliśmy wszystko ze spiżarni. To sprawdzałem, to są te automaty. Dobra, no to chyba wsio. Wychodzimy stąd, pójdziemy do Ariadny, powiemy, że sprawa została załatwiona. W ogóle
Julbarsem mogę chyba pogadać teraz, moment. Niech on tu podejdzie, skoro mam tego zwierzoluba. Julbars oddycha głośno, wysuwając swój szeroki język na zewnątrz. Widząc twoje spojrzenie, wesoło szczeka. Jak się masz, staruszku? Nie narzekam, panie. Bardziej się o ciebie martwię. Jakich śmieci się nażarłeś, a teraz wyobrażasz sobie, że gadasz z psami. No tak. Mięsa mu dam zaraz na pogłoszcz. Dziękuję za troskę i uwagę, panie. Natychmiast nastrój mi się poprawił. No dobrze, no. Nie, no to jest z Julbarsem takie bardzo proste teksty. Mogli to rozwinąć jakoś bardziej. Wiecie, żeby go tam przepytać o jakieś rzeczy, coś. Pamiętam, że kiedyś jak grałem, to próbowałem go ciągnąć za język, ale takie lakoniczne odpowiedzi tylko daje. Nie to, co ta świnka na przykład, nie? No dobra, w każdym... A w ogóle to jeszcze były jakieś takie zwierzaki gdzieś, nie? Chwila. To ja pamiętam, że gdzieś kury są na przykład. Ej, idę pogadać z kurami. Zobaczymy, czy da radę. Rosół to morderstwo, mówi kura. Nie mamy o czym rozmawiać. Jedzenie nasion jako rozrywka nie jest takie złe. Rosół to morderstwo, lubię dziobać nasiona. No takie kury, no. Są jeszcze jakieś zwierzaki gdzieś tutaj? W ogóle tutaj nie ma jakichś butelek? Nie, nic takiego. Nie widzę. Mi się wydawało, że jeszcze jakieś świniaki gdzieś tutaj były, ale... O, krowa jest, chwila. No przecież krowa jest. Nie dokuczaj tu nikomu, okej? Mam już dość tych okropnych końskich much. Możesz pacnąć je tutaj? Mam mleko dla młodych, chcesz trochę? Proszę, nie bądź niemiły, bo użyję swoich rogów. Tu byliśmy, nie? W tych domkach kiedyś. Ta, przeszukiwaliśmy. Tutaj mieszkańcy, którzy normalnie sobie gdzieś tam chodzą, to teraz sobie tutaj śpią. Ta, są takie różne domki, sprawdzaliśmy je. Dobra, chodźmy do grzybni. Pewno nie było gdzieś tutaj jeszcze jakichś świnek? Mi się wydaje, że gdzieś świnie były. Ale może mi się tylko wydawało. Dobra, musimy zagadać z Ariadną sobie. A może ten koleś ma dostawę w końcu? Ta dupa nie dostawę. No dobra. Ariadna. Witaj. Czy udało ci się pozdrowić towarzysza Pawliuka? Ja właśnie w tej sprawie. No dalej, słucham. Świnia zabita, notatka przeczytana. Kobieta kraszcze w dłonie i uśmiecha się z zadowoleniem. Jesteś naprawdę dobry. Szkoda oczywiście, że musieliśmy uciec się do takich ponurych metod, ale Wadim Nikodymycz po prostu nie pozostawił nam innego wyboru. Teraz, kiedy to się skończyło, a wiadomość została przekazana, myślę, że on przemyśli sobie swoje poglądy. Jestem tego pewien. W każdym razie, co z moją zapłatą? Oczywiście, że zasługujesz na nagrodę. Myślę, że 500 rubli i 5 zestawów pierwszej pomocy powinno wystarczyć. Obrażasz mnie. Mógłbym dostać więcej za coś takiego. Dobra, przekonałeś mnie. Dodam ci 200 rubli i 2 apteczki. No. To co innego, dawaj łup. Kobieta przekazuje ci obiecaną nagrodę. Ważysz otrzymane dobra w rękach i kiwasz głową. 7 apteczek w sumie. Wróćmy teraz do naszych planów. Długo o tym myśleliśmy, ale w końcu uznaliśmy, że udowodniłeś, że jesteś przydatny dla naszej sprawy. Cóż, nie byłoby szpiega, który mógłby tak ciężko pracować dla dobra organizacji, zaryzykować swoim dobrym samopoczuciem i zdrowiem. Cieszę się, że we mnie wierzycie. Więc teraz można powierzyć ci bardziej poważne zadania.
Kobieta zastanawia się przez chwilę i ponownie zwraca się do ciebie z najbardziej poważną miną. Nasza organizacja zajmuje się zbieraniem wszelkiego rodzaju artefaktów na pustkowiach. Jak niesławny atom, ale w przeciwieństwie do nich nie ukrywamy się, a nasz cel jest o wiele bardziej przejrzysty – zbawienie ludzkości. Niedawno poprzez tajne kanały otrzymaliśmy jedną niezwykle ważną rzecz z jednego przedwojennego bunkra – bunkier 317. Wątpię, żebyś o nim słyszał. No to byś się zdziwiła. A co to za tajne kanały? Kobieta patrzy na ciebie podejrzanie i macha ręką. Nie znam wszystkich szczegółów, ale nawet gdybym wiedziała, ta informacja wymaga znacznie wyższego poziomu zaufania. Jeszcze go nie masz. Ja też. Zgoda, mów dalej. Natychmiast po otrzymaniu tego ważnego dla organizacji artefaktu wysłaliśmy dwie własne ekspedycje do innych tajnych bunkrów. Miały to być stosunkowo proste misje, ale minął wyznaczony czas, a nasi ludzie nigdy się nie skontaktowali. Prześladuje mnie dziwne déjà vu. Kontynuuj. Teraz potrzebujemy kogoś, kto pójdzie ich śladem i dowie się, gdzie poszli nasi ludzie. Tak, naraża to ich zadania na ryzyko, ale jest to uzasadnione ryzyko. Wynik tych operacji jest oznaczony złotym grzybem. U nas ten symbol oznacza tylko jedno. Porażka grozi całej ludzkości. Nieźle. Co oni mieli z tych bunkrów zabrać? Tego nie wiem i nie powinieneś się tym interesować. Po prostu dowiedz się, jakie są losy obu wypraw. Zrozumiałem, potrzebuję rozmieszczenia bunkrów. Ariadna kiwa głową i gestem nakazuje ci wyciągnąć mapę. Te bunkry są daleko od Krasnoznamionnego, nawet dalej niż Peregon. Kilka tygodni drogi, co najmniej. Pierwszy znajduje się w wąwozie nieszczęść. Przez ten wąwóz przechodzą karawany handlowe. U nas zwykle zatrzymują się we wsi Fogielewka, na zachód od Krasnoznamionnego. Powinieneś złapać tam okazyjny samochód, ponieważ droga pieszo przez góry nie tylko strasznie się ciągnie, ale także grozi bardzo szybkim zakończeniem. Miejsca tam niebezpieczne. Drugi bunkier znajduje się w Martwym Mieście. To były gigant przemysłowy na południowym wschodzie. Został zbombardowany nuklearnie, ale ludzie w nim, o ile mi wiadomo, wciąż żyją. Jednak w strasznych warunkach. W porcie Krasnoznamionnego można znaleźć kapitana, który zgodzi się tam popłynąć. To znamy tego kapitana. Nawet zdążyłem już opłacić mu tę podróż. Tam kilka tysięcy rubli wybuliłem, więc tamten mamy tę sprawę załatwioną, nie? Niestety to wszystko, co mogę powiedzieć. Gdzie dokładnie są oba bunkry, trzeba będzie dowiedzieć się już na miejscu. Powiedzmy, że szukanie zaginionych wypraw jest moim specjalnym talentem. Dobra robota, czekam na ciebie z tarczą. Albo na tarczy. Tak jakby, mamy mały wybór. Dobra, mamy zadanko. W ogóle głodny się zrobiłem, tak poważnie. No dobra. Odcinek trzeba by kończyć. Jeszcze zajdę sobie może do samochodu. A, czyli znowu w nocy tu trafiłem. Ja to mam pecha. No dobra. Noc czy nie noc? A zajdźmy może jeszcze do szpitala na chwilkę. Zobaczymy. Bo noc czy nie noc, to w szpitalu zawsze tam siedzą ci handlarze. Znaczy handlarze, no. Medycy, lekarze, chirurdzy, pani doktor. Może jakaś dostawa steampaków nadeszła. Nope. A pan chirurg, doktor Maksimow? O, pan chirurg lepiej. Tutaj. I tutaj 376 rubli. 376 rubli, 73, 76. Apteczek 7. Trzeba się będzie rozładować, co? No dobra. Głodny jestem, ale to już tam w terenie sobie coś zrobimy, nie? Nie będę tutaj mięska jadł. Czyli wracamy do samochodu. W następnym odcinku chyba ten czerwony wojownik jednak. Chyba, że jeszcze coś tutaj mam do zrobienia takiego. Ale nie, no jeżeli nie ma dnia, no to czerwony wojownik. Która godzina jest w grze? 22. Dobra.
A może tu były jakieś? Ej, tutaj gdzieś były świnie, nie? O! Mam cały czas tego zwierzoluba. Spoczymy, co świnie mówią. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Powiedziała świnia. Ziom, masz może trochę paszy przy sobie? Chcesz lekcję życia? Dzisiejsza świnia jest jutrzejszym bekonem. Zaufaj mi, nie chcesz usłyszeć tego, co mam do powiedzenia. Świńskich przyjaciół poznaje się w biedzie. No, takie teksty różne, nie? No, niewiele jest chyba zwierzaków, z którymi możemy jakieś takie konkretne linie dialogowe nawiązać. Dobra, może jeszcze szybkie rozładowanie do bagażnika i kończymy, bo bardzo długi odcinek wychodzi. Zostawimy to. Fidel coś tutaj ma, te ryby. Apomorfinę zostawię w plecaku. Czyli tu w porządku. Te kondensowane mleka, niech on to nosi lepiej. Może gdzieś tam się przyda, apteczki. Amunicja jest, heksogen na handel tutaj jakby co ma. Sprzęty, o, tego się trzeba przecież pozbyć. I tego, przeliwnej tarczy, Jesus. Dobra, trzymajcie się, na razie.